Po raz piętnasty w Katowicach rozpoczął się Europejski Kongres Gospodarczy. To spotkanie przedstawicieli rządów europejskich, Unii Europejskiej, świata biznesu i nauki. Kongres rozpoczął się od sesji Nowa Europejska Gospodarka w Nowym Świecie. Potrwa trzy dni. W programie znalazły się 22 ścieżki tematyczne. To głównie gospodarka i klimat, geopolityka, digitalizacja, transformacja sektora energii i wsparcie dla Ukrainy. Przez trzy dni w MCK odbędzie się blisko 170 debat z udziałem ponad 11 tysięcy gości. Po raz pierwszy w takim stopniu wykorzystana została sztuczna inteligencja. Wygenerowane przez komputer grafiki stanowiły tło dla paneli. Sztuczna inteligencja udział będzie brała w debatach. Przygotowała również mowę otwierającą. Sesję inaugurującą rozpoczął Jerzy Buzek. W mowie otwierającej zwrócił uwagę na wyzwania, jakie stają przed przywódcami Europy. Podkreślił jednak, że najważniejszym tematem pozostaje agresja Rosji na Ukrainę.